No na dziós. Hi, hello. How much cost one juice? One juice? Yeah, how much? No, but how much cost? 20 lakh. 20 lakh. How much it is 20 lakh? 20 lakh. Soczki wyglądają przepysznie. Dobra, spróbujmy, nabierzmy trochę siły, bo jeszcze nas czeka całkiem duży spacer. Yeah, thank you. You ready to pay? Yeah. Dobra, usiądźmy sobie chwilę, moment, bo znowu się nałazimy, pykniemy ze 20 tysięcy kroków i potem na drugi dzień nie damy rady w ogóle chodzić. W takim to tramwaju kupiliśmy sobie soczek. It's good decision. Thank you. You're welcome for you. Because I was really like, I just want to go back. No, yeah. I was very tired. But I already know it's gonna take like 40 minutes walk still. 40? Because we have to go up to the bridge and we're gonna see something on the way. It's not like we go directly. Dobra, cieszmy się naszym soczkiem. Co po starych, to on podszuka. Si podszuka? Nie, yeah, si podlitał. How you like the old town now? Very gorgeous. I suppose just book longer. No, but always we can extend and try to talk to make some deal. It's a little distracted because I all the time in my head, oh my god, I have to check out in 2 days. Like I was saying, till Monday will be good, no? Yeah. It's 5 nights. But I know, you know the song, how it's going. No, it's not this song. No. So I don't know this. This song I know. Yes. No dobra, koniec tego popijania soczków. Idziemy dalej. Tutaj siedzi, o, winko popija. Did he drink wine? Yeah, I think so that is this all medieval glass to drinking wine. 7th century BC, discovered in Vani, Western Georgia. It's just coffee. Yeah, this Kaketi is like 5,000 years old. Yeah. 5,000 years old, long time ago. Dobra, przejdziemy się tędy. Mieliśmy 3 ulice do wyboru. Wybraliśmy to po środku. Oh, amazing stick. Yeah, means I wanna say this song I know. Oh, no, beautiful, no? No, man. What a statue. Like alien, no? I don't remember which movie I was watching when the aliens was looked like this, but it's what this horror film. He was very tall and skinny. Okay. With the heart. What was the name? Is this when she was flying on them? No, not no, this. Not no. This. Oh, they have table in passing. Yeah. But this clock, I know this clock. Yeah, European. Oh, we come back. We was in the morning here. Oh, and you see, and this road going there to the center, no? How different it is. In morning was so nobody. Okay, and they have roads there. Widzicie, mają i tam ścieżki, tam. We have to pass the bridge. Yeah, we have to pass the. No nie, in the morning. Yes. We eat breakfast there. Thank you.
Także kawałek tutaj już schodziliśmy dzisiaj. Jak widzimy, to jest ten kościół, gdzie byliśmy. Tamtędy, tamtędy. Jutro pojedziemy tam na górę, na te mury tam. Już dzisiaj nie damy rady. A z tego powodu, że jutro ma być słonecznie. Więc poczekamy sobie na słoneczko, będzie lepszy widoczek. No i co? No i wracamy. No jest kawałek tego starego miasta. Jest co tu zobaczyć. No fajnie, no fajnie, no naprawdę pięknie, no. Dobra, jesteśmy, jedziemy na piąte piętro z naszymi pięknymi walizkami, które nam towarzyszą. Zobaczmy. 5-4-0. Dobra. Zobaczmy, co za pokój mamy. Oh. Awesome. Awesome. Oh, biggest room. Yes. Thank you for free. Awesome. Dobra. Udało się, mamy pokoik. No, teraz jakoś można tu zostać, jakoś to wygląda. Sypialnia, elegancko. Pokoik, bardzo ładnie, czysto, pachnąco. O, toaleta. Elegancko, czyściutko, pachnąco. Dobrze, nie ma. Balkony. O, mamy nawet balkon. Elegancko. Super, o, nice. Aha, dobra. I tu taki przedpokoik, tak? Sofo. No i dobra. A, i tu jeszcze telewizorek jest, biurko do pracy. No, wygląda naprawdę fajnie. Jakby kogoś to interesowało, kosztuje 45 euro o dolar. 94 dolar. 47 dolarów za noc, za dwie osoby ze śniadaniem. Jutro zobaczymy śniadanie, jak wygląda. I spoko. Poprzedni pokój, co zostaliśmy na jedną noc wczoraj, kosztował 31 dolarów bez śniadania. Waliło grzybem, było wilgotno i w ogóle dlatego zmieniliśmy ten pokój. Bo gdyby tam udało się zostać, to byśmy zostali, ale była taka katastrofa, że... Dobra. Super. Cieszymy się bardzo. Elo. Zmęczenie jest? Dobrze jest. Dobra. Pamiętacie? Kupiliśmy sobie kołacza pod kościółkiem, więc spróbujmy, co to jest. Pachnie elegancko. Wychodka. Bardzo dobre, że tak powiem, pieczywo. Takie chałko, prawie jak chałka. Bardzo dobrze wyrośnięte, bardzo dobrze wypieczone. Ale myślałem, że jest serem, a jest dżemem pomarańczowym. Znaczy dżemem truskawkowym. Wychodka. Naprawdę dobry kołacz. Kosztował tylko jeden mandat. Znaczy jeden real. Real. Right. Także co? Zajadamy. Zjemy kołacza i może potem pójdziemy zrobić pranie. Bo nasze ubranie już trochę jest zajechane.